Świętochłowicach przy historycznej bramie odsłonięto makietę obozu pracy Zgoda. Została odwzorowana na podstawie opracowań, planów i fotografii. To pierwszy etap procesu, który ma doprowadzić do powstania miejsca pamięci Zgoda w miejscu, w którym funkcjonował obóz. Będzie jednocześnie wstępem do dalszych działań pozwalających na to, aby cały teren stał się miejscem pamięci, który już na długie lata będzie nam pozwalał na to, aby w sposób odpowiadający istocie jego budować tą pamięć i tożsamość. Wymaga to upamiętnienia ofiar po różnych stronach i wydaje mi się, że to jest właściwy krok, żeby ta Zgoda doprowadziła do pojednania. A upamiętnienie ofiar jest jak najbardziej wskazane, bo tutaj ginęli ludzie w opresyjnym czasie. Podczas przemówień padły dziś ostre słowa, że na terenie dawnego obozu obecnie są śmietniki i odbywają się potańcówki, co nie jest godne w takim miejscu. Nie zabrakło też regionalistów, którzy mają zastrzeżenia co do samej makiety, a dokładnie napisu, który się na niej znajduje. Obóz dwóch totalitaryzmów, niemieckiego i komunistycznego. Jeśli jest napisane, że są to obozy dwóch totalitaryzmów, to znaczy, że musi być napisane wyraźnie, że to, przepraszam, że to były faszystowskie i komunistyczne. Tak samo jak tu się godo, że to były pododdziały, oddziały, roztomaitych lagrach się godo, że były koncentracyjne, a po drugiej zajcie się godo, że to były pracy, no to tu coś nie pasuje. Obóz Zgoda funkcjonował od lutego do listopada 1945 roku. Jego komendantem był Salomon Morel. Według różnych źródeł życie straciło tu kilka tysięcy osób.